Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku y, odpowiem na pytanie, co dają nam y, elementy fototrawione. Jest to odcinek przeznaczony dla początkujących modelarzy, którzy ciągle zastanawiają się, y, czy zrobić tak, jak tutaj firma dała, y, czyli prosto z pudełka, czy lepiej coś dołożyć. I jak to będzie wyglądać? Czy to jest tutaj, y, czy to jest wszystko, jak gdyby warte y, tego, żeby coś y, dokładać? Ze swojej strony dodam, że jeszcze chyba na kanale tutaj Blaszek w 48 nie prezentowałem. Jak widzicie, tutaj mamy model Tamii w skali 1 do 48. Jest to Hetzer, czyli niemiecki niszczyciel z okresu II wojny światowej, gdzie Niemcy stwierdzili, że, że, że potrzebują dużo maszyn do niszczenia czołgów, i wymyślili sobie, że na podwoziu czeskiego czołgu te czołgu 38T będą instalować tutaj taką nadbudówkę, projektować. To chyba dosyć szybko i sprawnie poszło, z tego co pamiętam. I dość dużo tego wszystkiego tutaj Czesi jak gdyby wyprodukowali. czy znaczy to Niemcy, no bo wtedy Czech, Czechy były pod okupacją niemiecką, więc. Więc to wszystko tutaj, jeśli chodzi o, o, o Wehrmacht, to wszystko to było kierowane. Pojazd nie jest zbyt duży, ostatnio nawet na, nie wiem czy oglądacie na YouTubie, tutaj o takich wykopaliskach różnych tutaj, właśnie część takiego Hetzera została znaleziona. Więc mamy blaszki, mamy model, zaraz przyjrzymy się. Ja jeszcze spróbuję znaleźć, czy jakąś dokumentację będę miał do hetzera. Zaraz to sprawdzę. I odpowiem właśnie początkującym na pytanie, czy warto, czy nie warto. Zresztą sami sobie będziecie mogli zobaczyć inbox tego modelu. Znajduje się u mnie na kanale. Wystarczy wpisać hetzer i rafkart. To pow powinien Wam wyskoczyć, właśnie, inbox, co znajduje się w pudełku. Ja już tego teraz nie będę, jak gdyby powtarzać. Zobaczymy tylko samo, e, samą instrukcję, same elementy fototrawione jak one wyglądają w stosunku do tych, które tutaj e, daje nam producent, czyli japońska firma e, Tamiya. Znalazłem jakąś dokumentację, to też jest pewna podpowiedź dla tych wszystkich młodych. Adeptów sztuki modelarskiej, że jeśli jest taka możliwość, jeśli czymś się interesuje, się coś Wam wpadło w, o, w, w oko, warto mieć do tego też jakąś dokumentację. Można opierać się na internecie, można też opierać się, tak jak tutaj widzicie, na różnego rodzaju wydawnictwach. Czy to, czy to że tak powiem, sprawia, że. Że, że, że budowa modelu jest droższa, oczywiście, że tak. Ale dysponując tutaj, jak gdyby czymś takim, jak dokumentacja fotograficzna, dokumentacja też pisana, bo tutaj ciekawe, ciekawe rzeczy można się dowiedzieć o tych, o tych maszynach. Stwierdzam, że warto, że warto, warto po prostu dołożyć. O, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, tutaj są takie dwa elementy, które na pewno będą występowały tutaj w tych blaszkach, nawet trzy elementy. Warto jest z tego względu, że mamy możliwość porównania sobie autentycznych zdjęć, czyli obiektu, który istniał naprawdę, z tym, co daje nam producent, bo często jest tak, że to, co daje nam producent, nie za bardzo pokrywa się z tym, co istniało w rzeczywistości. Jest tutaj tych troszeczkę zdjęć, tutaj widzę, że jest też wersja, wersja z, z miotaczem płomieni. Tu są chyba, są chyba trzy, o, tutaj są, są kolorowe, kolorowe schematy malowania. Także jest, jest czego, co jest, można sobie wybrać, jeżeli na przykład to, co w pudełku nam się nie podoba, to możemy sobie tutaj Możemy sobie tutaj wybrać na przykład inne malowanie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj wybiorę, bo to, to zdjęcie mnie zainteresowało. To zdjęcie mnie zainteresowało ze względu na to, że zawiera one dwa elementy, które są w tym zestawie elementów fotodrawionych. Przejdziemy teraz, ja sobie tutaj to postaram jakoś tutaj postawić, żeby to było w miarę widoczne i przejdziemy do zawartości pudełka. E, tak jak powiedziałem, inbox był na kanale, więc te, tego gdyby nie będziemy tutaj powielać, taki, żeby nam się książka nie rozkładała. O, spoko e, słuchajcie, nie będziemy tego powielać, e, co, e, co generalnie e, powinien tutaj taki młody. Młody modelarz, który zabiera się wiedzieć, czym są w ogóle elementy fototrawione. Elementy fototrawione jest to dodatek do modelu, jak może być do, do modelu pancernego, jak i modelu lotniczego który ma za zadanie dodać atrakcyjności tego, tego modelu, bo pewnych rzeczy po prostu w plastiku się jakoś idealnie nie da odzwierciedlić. Mamy tutaj instrukcję, mamy tutaj instrukcję składania. Mnie interesuje właśnie ten tył, tutaj ta skrzynka B19, ona ma symbol B19, to jest ta skrzynka tutaj z tego zdjęcia. I teraz zobaczymy, to jest, to jest jeden z przykładów. Tutaj wiadomo, że mamy wypraski i, i tak dalej. A tutaj mam to wszystko. Otwarte ze względu na to, że była, e, że tutaj omawiałem to, robiłem inboxy. Ja sobie może to sobie wyrzucę w ogóle, bo to nie będzie mi potrzebne do niczego. E, tutaj mamy układ jezdny, i tutaj mamy element B19, który, który wygląda w ten sposób. Tak, tutaj widzicie, o gdzie on jest, tutaj jest. Tak wygląda B19. Tutaj widzicie, jak to powinno wyglądać w rzeczywistości. Zwróćcie uwagę też tutaj na osłonę tumnika. Po to, żeby się tutaj. Wiadomo, tumnik się rozgrzewa. On jest gorący. Osłona tumnika też miała na zadanie taką, żeby po prostu tutaj. Ochronić, jakby ktoś tutaj, żołnierze na przykład, ktoś by dotknął tego, żeby się po prostu nie poparzył, bo to jest niepotrzebne. Więc tutaj mamy ten element B19 i teraz tutaj to, o czym mówiłem, czyli elementy fototrawione. One są, one są schowane o w dwóch woreczkach. Tutaj mamy osłony, czyli te są tutaj, te osłony, osłony boczne. Tak, jak widzicie. Tak one wyglądają. I tutaj mamy tą skrzynkę. Czyli ten element. Teraz moglibyśmy jeszcze policzyć ilość dziurek. E, dwie na górze, tak. <laughs> nie taka zabawa, ale serio. Teraz tak. E, pytanie jest takie: ok, nie mam, ale czy ja mogę sobie przerobić tą skrzynkę na taką, w cudzysłowie, modłę? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak, tylko trzeba było dużo wiercić i nie wiem, czy wszystko dałoby radę tak idealnie zrobić. I stąd też, stąd też tutaj. O, tutaj jest wczesny, że tak powiem, i to jest ta skrzynka. To jest ta skrzynka, czyli mamy element, który był na prawdziwym niszczycielu. muszę to jeszcze tutaj bardziej. Eksponuje. Mamy element, który był na prawdziwym niszczycielu. Mamy to, co daje nam producent, czyli tak nie za bardzo pasujący element do, do, do całości. I mamy producenta blaszek fototrawionych, który nam daje rozwiązanie tego problemu. Czy taka skrzynka będzie wyglądać dobrze na. Naszym modelu no będzie na pewno wyglądać lepiej niż ta plastikowa. Zwróćcie uwagę również tutaj. Na przykład ch chcielibyście tutaj budować takiego headsera i on nie ma tutaj tych osłon bocznych, osłony boczne, osłony boczne i tutaj jest jeszcze tutaj dosyć krzywo. Osłony boczne w modelu wyglądają w ten sposób, więc mamy tu są w miarę cienkie, także tutaj tutaj, ale no dobra, są cienkie, ale. Są cienkie, ale e... Zaraz wam pokażę są cienkie ale są e... o, widzicie? One są e... zrobione znaczy tak, e... w środku są grube, później są takie zmniejszone. Czy to no, jakoś to wygląda, tak? Nie... Tu są też widzę, że są są siadę po wypychaczach. Czy to będzie widać? Nie, nie sądzę, żeby to było widać, ale... Ale okej. Okay, tak, na, na upartego takie osłony możemy zamocować. Czy możemy zrobić coś takiego, jak tutaj nie, mamy na tym zdjęciu nie, nie, tego hecera? No byłoby to trudne, bo trzeba byłoby porozcinać. ten... Znaczy ja i tak bym pewnie, jakbym montował, to też bym porozcinał. Ale nie prezentowałoby się to tak dobrze jak te osłony, bo czym są te osłony, tak naprawdę? Są kawałki blachy, które stały pocięte i, i, i są do przyklejenia, czyli, czyli mamy to, tak? Czyli to mamy tutaj, te osłony boczne, to jest dokładnie to. Czy one sprawiają, że model wygląda lepiej? Tak, bo jeżeli spojrzymy od boku. To nie zauważymy różnicy. Ale jeśli spojrzymy, spojrzymy w ten sposób, no to jest kurczę rewelacja. One tutaj mają e, bardzo małą grubość. Te są o wiele grubsze. E, zwłaszcza, że one są pocienione tutaj. Pocienione, czyli góra, dół jest trochę i przód jest trochę e, pocieniony, a reszta jest tutaj e, gruba. Więc. Czy one w rzeczywistości tak wyglądały, że one były tutaj w ten sposób zrobione? Nie. No to, to było dokładnie to: czyli, czyli, czyli blacha. E, czyli blacha, która miała tutaj osłaniać ten, ten jak gdyby, układ e, napędowy. E, dobra, e, więc mamy tak. Mamy osłony, mamy tą skrzynkę, i jeszcze odnosiłem się do. Gdzie jest. Gdzie jest o, tutaj jest tumnik. Zobaczcie, tłumnik wygląda w ten sposób. To jest tłumnik, jeszcze tylko sprawdzę 1 i 2. Sprawdzę jeszcze raz na instrukcji, czy nie, nie kłamie Was. Eee, aha, dobra. Eee, tak, je, B1, B2, o tutaj macie. Składa się z trzech elementów, nie jest źle. Nie jest źle, ale może być lepiej. Może być lepiej z tego względu, że na, ten, na te elementy możemy nakleić jeszcze to, co było tutaj zastosowane, czyli na tłumnik był jeszcze taka osłona termiczna, robiona, żeby się nikt temu nikt nie poparzył, więc możemy coś takiego tutaj użyć. E, ok, czyli mamy, czyli mamy, mamy już wiecie, mniej więcej tak, skrzynka, osłony i wszelkiego rodzaju jeszcze są to też dowiemy się z instrukcji też też dowiemy się z instrukcji montażu tutaj mamy tam instrukcję i dowiemy się, że na przykład 14 tu są takie jakieś uchwyty, tak? i teraz moje pytanie brzmi to są te uchwyty tutaj już Wam pokazuję Widzicie te uchwyty? Teraz możemy sobie wziąć tutaj tą instrukcję. Mamy 14 to są uchwyty. I teraz co z tymi uchwytami jest nie tak jeśli chodzi o, o blaszki. Fajnie, że producent to zrobił, ale one są nieprawidłowe. Czemu są nieprawidłowe? Zobaczcie z czego są wykonane tutaj te uchwyty. One są wykonane z drutu. Z drutu, dobra inaczej z pręta. Spręta stalowego i mają tutaj okrągłą przekrój okrągły. Tutaj ta czternastka, tak jak tutaj widzicie, ona nie ma przekroju okrągłego, tylko ma przekrój taki, no, jakbyśmy z blachy cieli. nie? I to jest ta pułapka, którą dużo osób się łapie, początkujących również, że jeżeli mamy coś, co było okrągłe. Mamy okrągły pręt do, użyty do, do wyprodukowania tego uchwytu. Producent nam proponuje tutaj coś takiego wyciętego z blachy. Okej, okay, dobra, zakładam. No, tak nie za bardzo, bo to nie za bardzo, że tak powiem, jest zgodne z oryginałem. Oryginał jest. Ma tutaj. Jest, jest okrągły, tak? To jest okrągły, okrągły pręt stalowy, wygięty w ten sposób. Możemy to załatwić przy pomocy po prostu zwykłego drutu miedzianego, które sobie powyginamy przy pomocy yy, tutaj pęcety i mamy to z głowy. I tak myślę, że taki właśnie chyba jest na kanale, ale to postaram się to odświeżyć przy okazji, właśnie tutaj, tych spraw związanych z headserem. Tak samo tutaj ten uchwyt, tak jak tutaj widzicie, ten uchwyt jest też tutaj z drutu zrobiony, no bo znaczy z drutu spręta z stalowego. Dobra, więc teraz tak, co mamy? Tutaj mamy mocowanie mocowanie takiej, takiej kostki drewnianej, która była używana, jeśli chcielibyśmy sobie tutaj użyć. O, ona jest tutaj. Widzicie tę kostkę? Ona wygląda tak. Moim zdaniem wygląda ok. To jest element 18. Ten element wygląda ok. Jeśli ktoś chciałby, to może to podcinać i tutaj wrzucić, tutaj są jeszcze jakieś zapinanie, chyba jest, wrzucić te elementy ale tak średnio. Co będzie pasować? Tutaj widzicie, te 41, 42, 42B. To będzie pasować, bo tutaj to było, to było zrobione z blachy, było powyginane. Także to jest spoko. To jest spoko. I dobrze. I teraz dalej. Już rzuca mi się następna rzecz w oczy. Widzicie, tutaj to są takie Dwa, e, dwa kawałki, jak gdyby. Ja bym to zrobił z igły, chociaż to jest taki nieregularny kształt ma, ale dałoby radę po prostu wyciąć takie dwa elementy. One są. Zobacz, zwróćcie uwagę, na tym egzemplarzu widać, że one są dość, dość duże. One są większe od tych, które są występują tutaj, nie? Także warto prześledzić zdjęcia. Warto porównać je z modelem. Czasami ta praca, porówny, porównanie tego, trwa dość długo, i później sami się zastanawiamy, kurczę, czy wszystko, czy wszystko zostało dostrzeżone, czy wszystkie elementy zostały tutaj jak gdyby porównane, czy nie zostawiliśmy czegoś, co moglibyśmy wymienić. E, dobra, patrzymy jeszcze co tutaj ciekawego jest. E, co ciekawe, zobaczcie, e, tutaj producent daje tą skrzynkę, ale tutaj też są uchwyty do tej drugiej skrzynki, tak? Chyba bo więcej skrzynek tutaj nie ma, w, w te, tego typu tego rodzaju Cza właśnie tutaj cała zabawa w modelarstwo polega też na, na uważnym śledzeniu i i wypatrywaniu różnych rzeczy, które możemy tutaj ulepszyć, zrobić. Nie wszystko to, co daje nam producent, możemy wykorzystać i mieć, że tak powiem, czyste sumienie. O, tutaj jest jeszcze właśnie tu są te, tutaj są pokazane te wszystkie, wszystkie uchwyty boczne, które, uchwyty, osłony boczne, tutaj jest siatka. To jest też 40. To jest. To. Nie będzie to widać. Z tyłu, z tyłu występowała taka e, kratka. Jest. I tutaj mamy na tym elemencie tą kratkę. E, tak jak powiedziałem, no całość wymaga tego, żeby to wszystko przeanalizować, e, pooglądać zdjęcia bo tak jak powiedziałem już, już się będę powtarzał a jak się już powtarzam to pora chyba kończyć ten film. <grym> Co do headsharerów też słuchajcie, podejrzewam, że nie zagłębiałem się jeszcze w tej chwili tak dokładnie w temat, ale podejrzewam, że też było, było kilka rodzajów i już podczas produkcji pewne rzeczy, pewne rzeczy mogły tutaj nam eee, tutaj pewne rzeczy po prostu mogą się zmieniać. Tutaj widzicie, tutaj jest jakaś antena, przewód do tego. Tutaj jest tylko chyba sama antena, przewodu, przewodu nie ma. Eee, z drugiej strony, o. Tutaj nie widzę przewodu na tym hecerze w ogóle. Także eee, jeszcze raz oglądać, oglądać, porównywać. I jak człowiek, że tak powiem, już obejrzy całość, wybrać sobie, wybrać sobie jakieś jedno malowanie, bo też, to też jest taka uwaga dla początkujących, że te wszystkie egzemplarze, które tutaj widzicie, jeżeli to jest jeden egzemplarz i on jest na przykład sfotografowany z tyłu, z przodu, z boku, to jest OK. To mamy wtedy jakąś bazę wiedzy, ale jeżeli na przykład mielibyśmy tylko jedno zdjęcie i, 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 i na tym jednym zdjęciu byśmy bazowali, to możemy zrobić tylko jak gdyby jeden, jeden rzut tutaj. Przód i bok możemy powiedzieć jak wyglądał, a z tyłu nie wiadomo co było, czy nie były, nie były zamontowane jakieś nietypowe elementy. Dobra, dosyć mojego oglądzenia. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, młodym modelarzom różnice między tym, co daje fabryka, a tym, co możemy sobie dokupić, a jeszcze tym, co możemy sobie sami dorobić. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.